Mamy rakietę, która startuje pionowo. Jest jasne, że siła ciągu silnika musi być większa od ciężaru rakiety. Krótko mówiąc, silnik musi pokonać siłę grawitacyjną działającą na rakietę. Fizyka tutaj jest intuicyjna. Gazy z silnika są wyrzucane w dół i na zasadzie odrzutu rakieta idzie w górę. To jest trzecia zasada dynamiki Newtona. Sytuacja jest bardziej skomplikowana dla samolotów i o tym pomówię później. Dla przykładu weźmy rakietę Saturn V, widoczną na filmie. Głównym powodem budowy tej rakiety był program Apollo, którego celem było lądowanie człowieka na Księżycu. Program ten, zakończony sukcesem, był jednym z najambitniejszych momentów w historii ludzkości. Rakieta Saturn V przy starcie miała masę blisko 3 miliony kilogramów. Biorąc średnią masę słonia afrykańskiego jako 6 tysięcy kilogramów, masa rakiety to około 500 słoni. Ciężar rakiety przy powierzchni Ziemi wynosił około 29 milionów newtonów. Ciężar wyrażamy w newtonach i jest to siła, z jaką Ziemia przyciąga ciało. Masę w kilogramach mnożymy przez przyspieszenie grawitacyjne, czynnik około 10, a dokładniej 9,81 i mamy ciężar w newtonach. Silniki pierwszego stopnia rakiety Saturn V dysponowały łączną siłą ciągu o wartości około 34 miliony newtonów. A więc widzimy, że siła ciągu silników była większa od ciężaru rakiety. Dzięki temu rakieta mogła oderwać się od Ziemi. Może zaskakiwać, że siła ciągu była niewiele większa od ciężaru rakiety przy starcie. Dlatego przyspieszenie rakiety na samym początku było niewielkie. W pierwszym etapie lotu potężne silniki spalały około 13 tysięcy kilogramów mieszanki paliwa i utleniacza na sekundę i masa rakiety szybko malała. To pozwoliło na uzyskanie większego przyspieszenia i w konsekwencji odpowiednio dużej prędkości. Teraz przejdźmy do samolotów. Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana i nasza intuicja często zawodzi. Można by pomyśleć, że skoro samolot odrywa się od Ziemi, to siła ciągu silników też musi być większa od ciężaru samolotu. Tak jednak nie jest. Łączna siła ciągu silników w dużych samolotach pasażerskich jest około 3-4 razy mniejsza niż ciężar samolotu. Jak to zrozumieć? Zacznijmy od pytania ogólnego. Czy dysponując siłą mniejszą niż ciężar ciała, można unieść ciało na pewną wysokość? Odpowiedź jest, że oczywiście tak. Na przykład tutaj mamy dźwignię i dysponując odpowiednio długim ramieniem, można podnosić duże ciężary za pomocą małej siły. Już ponad 2000 lat temu Archimedes z Syrakuzy powiedział: dajcie mi punkt oparcia, a poruszę ziemię. Inna metoda to na przykład równia pochyła. Za pomocą równi można podnosić ciała, dysponując siłą mniejszą niż ciężar tego ciała. Siła, jaką tutaj przykładam, jest mniejsza niż ciężar samochodu. Im mniejszy kąt nachylenia równi, tym łatwiej przemieszczać ciało po równi w górę. Cena, jaką się płaci, jest taka, że wznoszenie ciała odbywa się po dłuższej drodze. Tutaj kluczowym pojęciem jest praca. Praca w fizyce to jest w uproszczeniu siła razy przesunięcie w kierunku działania siły. Taką samą pracę można wykonać za pomocą dużej siły i małego przesunięcia, na przykład gdy podnosimy ciało pionowo, lub małej siły i dużego przesunięcia, na przykład gdy podnosimy ciało przy pomocy równi pochyłej. Co to ma wspólnego z samolotem wzbijającym się w powietrze? Otóż można sobie wyobrażać, że samolot wzbija się w górę po równi pochyłej zrobionej z powietrza. Wtedy siła ciągu silników, czyli siła popychająca samolot, może być mniejsza od ciężaru samolotu. Zanim to lepiej zrozumiemy, warto w kilku słowach wytłumaczyć, jak działają skrzydła. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegółową dyskusję. Temat ten zasługuje na osobny film. Podstawowa idea jest prosta i intuicyjna. Żeby obiekt cięższy od powietrza poleciał w górę, to jakaś masa oddziałująca z tym obiektem musi zostać pchnięta w dół. To jest jasne w przypadku rakiet. Ta sama zasada obowiązuje dla samolotów. W tym przypadku skrzydło delikatnie zakrzywia strumień powietrza w dół i zgodnie z trzecią zasadą dynamiki na skrzydło działa siła nośna w górę. To jest podstawowa zasada. Samolot musi poruszać się dość szybko, aby odchylać odpowiednio dużą masę powietrza. To można opisywać przy pomocy ciśnień i tutaj pokazany jest rozkład ciśnienia wokół skrzydła. Im ciemniejszy kolor, tym większe ciśnienie.
Pod skrzydłem ciśnienie jest większe niż nad skrzydłem i mamy siłę nośną w górę. Wróćmy do równi pochyłej. Jeśli samolot porusza się odpowiednio szybko względem powietrza, to mogę usunąć równię i samolot nie opadnie. Strumień powietrza oddziałujący ze skrzydłami daje siłę nośną podtrzymującą samolot w powietrzu i samolot będzie się dalej wznosić. Siła ciągu silników może być mniejsza niż ciężar samolotu, no chyba, że samolot chce się wzbić pionowo. Tak samo jest na poziomej powierzchni. Jeśli samolot porusza się z odpowiednią prędkością względem powietrza, to mogę usunąć powierzchnię i samolot nie opadnie. Siła nośna działająca na skrzydła będzie równoważyć przyciąganie grawitacyjne. Silniki w samolocie potrzebne są do nadania prędkości samolotowi i pokonania oporów powietrza. Siła nośna, która unosi samolot, jest generowana na skrzydłach. Siła ta zależy od kształtu skrzydeł, kąta ich ustawienia, pola powierzchni skrzydeł, prędkości samolotu czy gęstości powietrza. Siła ciągu silników i siła nośna działająca na skrzydła to są różne siły. Popatrzmy na to inaczej. Leci samolot na wysokości 10 km, wyłączają się silniki i samolot powoli opada lotem ślizgowym. Duże samoloty pasażerskie mogą tak przelecieć około 150 km. Siła ciągu silników jest równa 0, a nadal mamy znaczącą siłę nośną działającą na skrzydła. Widać, że siła ciągu i siła nośna to są rzeczywiście różne siły. Na koniec podam przykład. Na zdjęciu jest startujący samolot Airbus A380. Podane są wartości maksymalnej masy startowej i ciężaru. Łączna siła ciągu silników jest około 4 razy mniejsza niż ciężar samolotu. Dodam, że nawet z minimalnym obciążeniem samolotu siła ciągu silników jest wciąż mniejsza niż ciężar samolotu. Dziękuję za uwagę.